Trzeba było być człowiekiem mocnej wiary, by postawić na utrzymanie się piłkarskich wigier w pierwszej lidze, ale cud się stał, uważa prezydent miasta Czesław Rankiewicz. Tyle, że ów cud niesie za sobą finansowe konsekwencje dla miasta, które do każdej złotówki pozyskanej przez klub od sponsorów dokłada równoważną złotówkę. W tamtym roku, szanowni państwo, dla wigier została ze spółkami miejskimi przekazana kwota środków finansowych, z tą kwotą 200 tysięcy na zakup akcji, 2,5 miliona złotych, jest chyba 2 tysięcy. W tym roku będzie to przekazana kwota 2 miliony 400 tysięcy złotych. No plus obiekty, pan dyrektor podpowiada, bo ile utrzymanie stadionu piłkarskiego kosztuje, to dokładnie wiemy. I z tego się wywiązujemy, w tej kwocie bieżącego roku 2 milionów 400 tysięcy złotych jest zaległa kwota tego miliona z pierwszego półrocza ubiegłego roku, gdzie nie byliśmy w stanie przekazać tych środków finansowych, bo te przepisy nasze, regulacje nie pozwalały to uczynić i ta zaległość przeszła na ten rok. Gdyby tej zaległości nie było, to byłaby kwota 2 milionów złotych. Natomiast ja też chciałbym, żeby środki finansowe z miasta były uzależnione chociażby od lokaty, od miejsca po zakończeniu rozgrywek. Żeby nie było tak, że i czwarte miejsce, i piętnaste, i szesnaste to taka sama kasa z ratusza popłynie. To demotywująco działa. To nie wpłynie na zainteresowanie jakimś lepszym wynikiem sportowym i chciałbym bardziej to zróżnicować. Lepszy wynik, większe środki finansowe. Słabszy wynik, mniejsze środki finansowe. No tak jak przy pracy, nie oceniamy. Lepszy pracownik więcej zarabia, słabszy mniej. Zapowiedź takiej korekty zasad wspierania sportu prawdopodobnie nie spodoba się piłkarskim działaczom z klubu Wigry. Fajnie, że tak się stało, że Wigry są w pierwszej lidze. Natomiast oczywiście tutaj trwają prace nad zmianą filozofii finansowania sportu. Może to nie będzie rewolucja, ale jakieś zmiany trzeba tutaj wprowadzić do naszych wewnętrznych, tutaj miejskich przepisów. I oczywiście takie zmiany będę chciał, żeby były przeprowadzone jak najwcześniej. Sądziłem, że to trochę jeszcze potrwa, ale pewnie już na sesji lipcowej trzeba będzie pewne korekty dwóch uchwał Rady Miejskiej przeprowadzić. Obowiązkiem samorządu jest wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej. My mamy jedno nieszczęście tutaj w Suwałkach, że mamy bardzo wiele dyscyplin, które w jakiś tam sposób więcej czy mniej wspieramy środkami z budżetu miejskiego. I próbowałem zachęcić środowisko sportowe, a w szczególności kiedyś na Radzie Sportu, żeby może zrezygnować z części dyscyplin sportowych. No akurat nie wyszło mi, no bo każdy chce swoją dyscyplinę prowadzić i to fajnie, nie? No ale każda ta dyscyplina oczekuje jakiegoś wsparcia ze strony samorządu. Rokrocznie nakłady na ten cel rosną. Chętnych nie ubywa. Wigry zostaje w pierwszej lidze, Ślepsk awansował, został już przyjęty do Plus Ligi, czyli najwyższe piętro. No i oczywiście Ślepsk ma sponsorów, ale złotówka do złotówki, o której cały czas mówię, dla sportu profesjonalnego jest to bardzo dobra oferta, uważam. I o ile Ślepsk, Suwałki przyjął tą ofertę bardzo happy, szczęśliwi są, to tyle wiem, że Wigry Suwałki nie są zadowolone z tego, że to za małe środki. Prezydent zapowiada rozwiązanie, które nie pozostawia większych złudzeń. Nie chciałbym, żeby w sporcie profesjonalnym było tak, że miasto będzie głównym sponsorem, bo chyba nie o to chodzi. I tutaj powinniśmy właściwie te relacje utrzymywać, nie przejmować sponsoringu, obojętnie jakiekolwiek dyscypliny sportowej, ale mówię o sporcie profesjonalnym.
Czesław Rankiewicz ma świadomość, że pierwszoligowy futbol jest kosztowną dyscypliną. Jednak doskonale zdaje sobie sprawę z faktu, że przychody klubów to nie tylko wsparcie samorządowe. Raport Deloitte, który ukazał się za rok 2017, mam nadzieję, że on ukaże się również za rok 2018 wkrótce, że będziemy mogli popatrzeć, gdzie jest nasza drużyna na tle tych drużyn pierwszej ligi. Tam jest taka sytuacja, że budżet Wigier chyba był na czwartym miejscu od końca tabeli. Nie był to, ale są i kluby, które za 17 rok miały mniejsze środki finansowe. To raz. Po drugie, również przychody z chociażby dnia meczu. Jest coś takiego jak dzień meczu. To tam gastronomia, bilety i wszystko. U nas są znikome, bardzo są małe przychody z dnia meczu. Sponsorzy, no tam jest troszeczkę zamieszane, bo sponsorzy to i spółki miejskie, sponsorzy to i Fortuna, sponsor pierwszej ligi i tak dalej, i chyba nawet i Polsat. Jest to my właśnie odznaczamy się tym, że mało jest kibiców na meczach. Jesteśmy też na dole pierwszej ligi. Te statystyki, które tam Deloitte pokazał, no, świadczy o tym, że zainteresowanie w naszym mieście piłką nożną no, jest takie sobie. Jeżeli jest określone środowisko, które no, chce, żeby ta drużyna grała w pierwszej lidze, to miasto powinno to wspierać tylko na zdrowych zasadach. Nie przejmować sponsorowania zawodowej drużyny. Sprawa korekty zasad wspierania profesjonalnego sportu, zdaniem prezydenta, pojawi się prawdopodobnie na lipcowym posiedzeniu Rady Miejskiej.